Umowa najmu lokalu mieszkalnego nie jest umową łatwą. W poprzednim filmie mówiłem o tym, jak realizować umowę, jak zawrzeć umowę najmu, kto jest lokatorem, kto jest właścicielem i czym jest lokal mieszkalny. Dzisiaj o tym, jak umowę najmu skutecznie rozwiązać. Bartłomiej Żukowski, radca prawny, zapraszam na kolejny film o prawie bez krawata. Umowa najmu może zakończyć się bądź wskutek upływu okresu, na który została zawarta, bądź też przez jej wypowiedzenie. Tutaj małe wyjaśnienie. Zarówno poprzedni film, jak i dzisiejszy dotyczy klasycznej umowy najmu lokalu mieszkalnego podlegającej ustawie o ochronie praw lokatorów. Uwagi, o których mówię, nie dotyczą tak zwanego najmu okazjonalnego, najmu instytucjonalnego, które, no jako również ciekawe instytucje, myślę, że warte są osobnego omówienia. Wracając do tematu. Jak można rozwiązać umowę najmu? Pierwsza uwaga w kontekście tego, o czym mówiłem wcześniej, nie będzie skuteczne, jeśli w umowie najmu lokalu mieszkalnego zawrzemy możliwość jej wypowiedzenia z innych przyczyn niż wskazane w ustawie. Jest to istotne ograniczenie zasady swobody umów, ale ograniczenie ustawowe. Ustawa o ochronie praw lokatorów, dokładnie w artykule 11, wyraźnie wymienia sytuacje, w których wynajmujący jest uprawniony do rozwiązania umowy najmu. A więc określa ona, kiedy, z jakich przyczyn i w jakich terminach umowa najmu może zostać wypowiedziana. Okresy wypowiedzenia przewidziane w ustawie o ochronie praw lokatorów są różne, w zależności od przyczyn. Generalnie rozróżniamy okres miesięczny, okres trzymiesięczny, okres miesięczny, okres sześciomiesięczny i okres trzyletni. Okres miesięczny. Z miesięcznym okresem wypowiedzenia właściciel może wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego wówczas, gdy lokator korzysta z przedmiotu najmu w sposób niezgodny z umową lub sprzeczny z istotą tej umowy. Z tych przyczyn również można wypowiedzieć, w tym terminie można również wypowiedzieć umowę wówczas, gdy nasz lokator w sposób rażący lub uporczywy zakłóca porządek domowy, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali. A więc mamy tutaj taką ogólną przesłankę dotyczącą niewłaściwego zachowania się najemcy. Czyli wtedy, kiedy najemca zachowuje się w sposób niewłaściwy, mówiąc ogólnie, a konkretnie, nie korzysta z naszego przedmiotu zgodnie z umową, a jest na przykład z lokalu mieszkalnego, zrobił lokal użytkowy. Albo nie szanuje urządzeń, które są w wyposażeniu, niszczy te urządzenia. Albo swoim zachowaniem czyni korzystanie z innych lokali utrudnionym, ponieważ zakłóca porządek domowy, przy czym zakłócenia takie mają charakter rażący, a więc no, nie są to, powiedzmy, imieniny raz do roku, które się przeciągnęły do późnych godzin nocnych, albo uporczywy, a więc powtarzają się regularnie i są uciążliwe. W takiej sytuacji właściciel może wypowiedzieć umowę najmu lokalu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym może to zrobić wtedy, jeśli wcześniej uprzedził lokatora o takim zamiarze, a konkretnie wezwał go do zaprzestania tych naruszeń. A więc nie wystarczy, że powzięliśmy wiadomość o tym jako właściciel lokalu, że nasz najemca zachowuje się w sposób niewłaściwy, a więc te imieniny są codziennie, a towarzystwo, które na nie się schodzi, jest dalekie od dysput naukowych, ale musimy wówczas takiego najemcę wezwać do tego, aby zaprzestał organizowania tych imienin taką częstotliwością i z taką uciążliwością, a dopiero jeśli po takim wezwaniu będzie nadal zachowywał się w sposób niewłaściwy, możemy umowę wypowiedzieć. Oczywiście te przykładowe imieniny są najbardziej charakterystyczne, ale chodzi tu na przykład również o sytuację taką, kiedy najemca na przykład korzysta z gazu
z butli w budynku, w którym jest podłączony gaz, a więc zachowuje się w sposób niewłaściwy i niezgodny z przepisami. Mówimy o tym w sytuacji, kiedy właśnie z lokalu mieszkalnego zrobił lokal użytkowy na przykład i wykorzystuje je na cele inne niż mieszkalne. Mówimy o tym w sytuacji, kiedy niszczy urządzenia wspólnego użytku, jak windy, poręcze, ściany czy inne rzeczy służące wszystkim lokatorom czy wszystkim mieszkańcom. A więc jest to jedna przesłanka, no, umożliwiająca wypowiedzenie umowy najmu i to niezależnie od tego, czy przewidzieliśmy ją w ustawie, w umowie czy nie, wynika ona wprost z ustawy. Drugą przesłanką, najbardziej powszechną, jest zaleganie z opłatami. I tutaj kolejna uwaga. Ustawa wyraźnie mówi, z jakimi opłatami, za jaki okres i w jakim trybie. A więc nie możemy sobie przewidzieć w umowie najmu lokalu mieszkalnego, że wypowiemy umowę, jeśli najemca nie zapłaci nam w terminie jednego czynszu. Takie zastrzeżenie będzie bezskuteczne, ponieważ jako niezgodne z ustawą nie będzie mogło obowiązywać. Ustawa mówi o tym, że wypowiedzieć również z miesięcznym okresem zachowania okresu wypowiedzenia możemy umowę, jeśli nasz najemca zalega z opłatami za czynsz i inne świadczenia, o których mówiłem wcześniej we wcześniejszym filmie, za 3 pełne okresy płatności. A więc tutaj ustawa mówi wyraźnie o 3 pełnych okresach płatności, co jest doniosłe, chociażby dlatego, że jeżeli najemca płaci nam na przykład 1/3 należnych nam opłat co miesiąc, pozostając w zwłoce z pozostałymi, to zanim nazbierają mu się 3 pełne okresy płatności, no to troszeczkę czasu minie. Jeżeli będzie płacił nam połowę, z 3 miesięcy zrobi się 6 miesięcy, kiedy nie dostajemy pełnych opłat, a nie możemy jeszcze wypowiedzieć umowy. Co więcej, samo zaleganie z opłatami nie jest podstawą do wypowiedzenia umowy. Nawet jeżeli przez 3 pełne okresy płatności nie dostaliśmy należnych nam opłat od najemcy, to dopiero możemy wezwać go do zapłaty, uprzedzając o zamiarze wypowiedzenia i wyznaczając dodatkowy, nie krótszy niż miesiąc, termin do zapłaty należności zaległych i bieżących. Proszę zauważyć, jak to działa. Jeżeli najemca nie płaci w ogóle, to przez 3 miesiące nie możemy zrobić nic. Po 3 miesiącach możemy go dopiero wezwać do zapłaty, uprzedzając o zamiarze wypowiedzenia. To musi wynikać wyraźnie z wezwania do zapłaty, że zamierzamy umowę wypowiedzieć, jeżeli nie zapłaci nam należności zaległych i bieżących w terminie nie krótszym niż 30 dni. Czyli mamy kolejny miesiąc, na który czekamy. Tak jak wspomniałem, jeśli najemca płaci połowę, to możemy te kroki podjąć dopiero po 6 miesiącach, wyznaczając kolejne 30 dni. Jest to ustawa, jest to regulacja krytykowana, ale no, spełnia wymóg nazwy ustawy, więc ochrony praw lokatorów. Szkoda, że nie ma ustawy o ochronie praw właściciela. Niestety ten przepis jest bardzo często wykorzystywany przez nierzetelnych lokatorów do tego, aby przedłużać możliwości w ogóle podjęcia odzyskania lokalu przez właściciela. Jest to też przepis, który słusznie budzi uzasadnione obawy właścicieli przed wynajmem lokali, ponieważ no, jak widzimy, pierwsze dwie przesłanki już ich spełnienie nie jest wcale takie proste. Po pierwsze zaległość, po drugie czas, po trzecie w ogóle możliwość działania. W przypadku nawet rażącego naruszania porządku, wcześniejsze wezwanie do zaprzestania. W przypadku braku płatności, okres 3 miesięcy zaległości, które muszą się zebrać, plus termin 30 dni na spłatę tych należności. Do tego oczywiście na piśmie takie wezwanie, do tego oczywiście wysłane listem przynajmniej poleconym, moim zdaniem, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. A dlaczego już mówię? Ustawa oczywiście nie mówi, w jakiej formie to musi być doręczone. Możemy to wrzucić do skrzynki. Pytanie tylko, co jeśli nasz najemca powie, nigdy czegoś takiego nie dostałem. Skrzynki są popsute, kradną na potęgę. Korespondencję nigdy nie dostałem wezwania. Co będzie konsekwencją? Konsekwencją będzie to, że wypowiedzenie umowy najmu dokonane bez takiego wezwania będzie bezskuteczne. Czyli całą procedurę będziemy musieli przynajmniej powtórzyć. Dlatego też uważam, że zarówno upomnienie do zaprzestania rażących imienin, o których mówiłem wcześniej, jak i wezwanie do zapłaty uprzedzające o zamiarze wypowiedzenia powinno być wysyłane bezwzględnie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru dla celów dowodowych, aby wykazać, że ta korespondencja została doręczona. Proszę zwrócić uwagę o
na regulację, o której mówiłem w poprzednim filmie, czyli skuteczność doręczenia. Jeśli nawet nasz najemca nie odbierze takiej korespondencji, a my wyślemy mu ją pod ostatni znany jego adres, czyli naszego lokalu na przykład, i ona wróci niepodjęta, to już mamy skutecznie doręczoną. To jest ryzyko najemcy, że jej nie odebrał. Ustawa wprowadza domniemanie odbioru takiej korespondencji. Więc śmiało wysyłać taką korespondencję jak najbardziej należy, zostawić sobie dowód nadania, dowód doręczenia, żeby wykazać, że to wezwanie miało miejsce. A więc dwie pierwsze, chyba najbardziej powszechne z podstawy do wypowiadania umów najmu. Właściciel może również wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli najemcy przysługuje tytuł prawny do mieszkania innego w tej samej lub pobliskiej miejscowości. To jest bardzo ważne. A więc jeżeli wynajmujemy lokal na Pomorzu, nie może być to domek w Zakopanem. Musi to być lokal po pierwsze mieszkalny w tej samej lub innej, pobliskiej, przepraszam, miejscowości, ale spełniający wymóg lokalu zamiennego, a więc podobnym standardzie, nazwijmy to kolokwialnie, to jest trochę bardziej to skomplikowane, ale lokal spełniający wymóg lokalu zamiennego i nadający się do zamieszkania. To, że nasz najemca na przykład posiada dom w pobliskiej miejscowości, ale dom ten wynajął komu innemu i nie może się do niego dzisiaj wprowadzić, jest przeszkodą do dokonania wypowiedzenia z tego tytułu, ponieważ nie mamy spełnienia wymogu ustawowego, a więc możliwości zamieszkania najemcy w tymże lokalu. Jest to kolejny powód do nadużyć ze strony nierzetelnych najemców, którzy nawet posiadając taki lokal, no, podejmują działania, które uniemożliwiają właścicielowi skuteczne wypowiedzenie na tej podstawie umowy najmu. A więc tytuł do innego lokalu co do zasady w tej samej lub pobliskiej miejscowości jest podstawą do wypowiedzenia umowy, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy lokal ten spełnia wymogi lokalu zamiennego i nasz lokator może w nim zamieszkać. Możemy również wypowiedzieć umowę najmu ze względu na niezamieszkiwanie naszego najemcy. Przy czym tutaj okres wypowiedzenia jest już 6-miesięczny, a przesłanką upoważniającą do wypowiedzenia jest dłużej niż 12 miesięcy niezamieszkiwanie w lokalu. A więc musielibyśmy wykazać, że nasz najemca ponad rok w lokalu już nie mieszka i dopiero wówczas możemy mu wypowiedzieć umowę z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Tutaj również kolejna uwaga wynikająca z orzecznictwa. Niezamieszkiwanie jest stanem, w którym nasz najemca właściwie pozbawił się dobrowolnie możliwości mieszkania, a więc tak naprawdę porzuceniem tego mieszkania bez zamiaru powrotu i udaniem się bądź w nieznanym kierunku, bądź w kierunku, w którym faktycznie te potrzeby mieszkaniowe swoje zaspokaja. Przesłanka ta nie jest spełniona, jeżeli na przykład nasz najemca wyjechał do pracy za granicę. A więc co prawda nie ma go w naszym lokalu bardzo długo, a na ponad rok, co rzadko się zdarza, ale na przykład wyjeżdża i raz na 3 miesiące przyjeżdża na tydzień tylko do tego lokalu, to jeżeli nadal ten lokal traktuje jako centrum swoje życiowe, a wyjazd zagraniczny tylko jako wyjazd zarobkowy i będzie w stanie to wykazać, to nie będziemy mogli również na tej podstawie wypowiedzieć umowy najmu, ponieważ nie jest to spełniona przesłanka niezamieszkiwania w lokalu przez okres przewidziany ustawą. Możemy również wypowiedzieć umowę najmu wtedy, kiedy nasz najemca wynajął, podnajął lub oddał do używania lokal bez naszej zgody. A więc w sytuacji, w której my wynajęliśmy jemu, on podnajął komu innemu i my na to się nie zgadzaliśmy. Jest to podstawa do wypowiedzenia umowy najmu, ale pamiętajmy o tym, że już osoba, której podnajęto ten lokal, również staje się lokatorem. A więc mamy problem z odzyskaniem lokalu zarówno od naszego byłego najemcy, jak i od osoby, której on ten lokal udostępnił, ponieważ ona staje się lokatorem, posiadając tytuł prawny do lokalu. Trochę to skomplikowane, wiem, ale niestety tak to wygląda i te przesłanki ustawowe do rozwiązania umowy najmu nie dość, że są w sposób szczegółowy wypisane i w sposób, tworząc katalog zamknięty, z innych przyczyn nie można wypowiedzieć umowy najmu, to jeszcze obwarowane są wieloma, jak słyszycie, warunkami i przesłankami, które jednak trzeba spełnić.
Możemy wypowiedzieć umowę najmu również w przypadku takim, kiedy lokal wymaga rozbiórki bądź remontu. Ale tutaj ważna uwaga, wtedy musimy zapewnić lokal zamienny. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, pokryć koszty przeprowadzki do tego lokalu, więc również nie jest tak kolorowo i nasz najemca, owszem, może łaskawie się przeprowadzić do innego lokalu, jeśli powiemy, że ten wymaga remontu, ale jeżeli mu damy lokal zamienny i zapewnimy koszty przeprowadzki. W przypadku rozbiórki, no ten lokal zamienny stanie się lokalem definitywnym tak naprawdę, no bo już nie będzie do czego wracać, więc to kolejny problem tak naprawdę zamiany jednego lokalu na drugi, więc dla prywatnego właściciela ta przesłanka no, może być naprawdę trudna do spełnienia. Więc mamy tutaj wymogi dotyczące tego wypowiedzenia, powiedzmy, w tych standardowych trybach. Jeszcze raz podsumujmy. Niewłaściwe zachowanie najemcy, zaleganie z czynszem, wynajęcie, podnajęcie lub oddanie do używania innej osoby bez zgody wynajmującego, tytuł prawny do innego lokalu w tej samej lub pobliskiej miejscowości i jeszcze jedna rzecz, niezamieszkiwanie dłużej przez 12 miesięcy. Czyli to są ogólne przesłanki upoważniające nas do wypowiedzenia umowy z tymi zastrzeżeniami, o których mówiłem wcześniej. A co jeśli wynajęliśmy lokal, ale nagle zmieniły nam się plany życiowe i my byśmy chcieli w nim zamieszkać? W końcu to nasz lokal. No to wydawałoby się, że zasadnym by było to, że ten najemca powinien nam ten lokal zwrócić, skoro jest nasz i chcielibyśmy w nim zamieszkać. No niestety nie jest tak kolorowo. Owszem, ustawodawca przewidział, że zamiar zamieszkania przez właściciela w swoim lokalu może być łaskawie podstawą do wypowiedzenia umowy, ale po pierwsze, z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia i to tylko wówczas, jeśli zapewnimy lokal zamienny. A więc po 6 miesiącach faktycznie moglibyśmy taki lokal teoretycznie odzyskać, bo o aspektach rzeczywistego odzyskiwania lokalu po rozwiązaniu stosunku najmu będę mówił w kolejnym filmie. Dzisiaj o tym, jak tą umowę rozwiązać, ponieważ jest to przesłanka bezwzględnie konieczna do tego, aby w ogóle wszcząć procedurę eksmisyjną. A więc możemy wypowiedzieć umowę, jeśli chcemy w lokalu zamieszkać, z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia, o ile zagwarantujemy lokal zamienny naszemu byłemu najemcy. Jeśli natomiast takiego lokalu nie mamy i nie jesteśmy w stanie go przekazać, wówczas okres wypowiedzenia wynosi 3 lata. 3-letni okres wypowiedzenia i oczekiwania na rozwiązanie stosunku najmu w sytuacji, kiedy właściciel chce skorzystać ze swojego lokalu. Tak mówi ustawa. Więc warto o tym wiedzieć, warto o tym pamiętać. Nie jest to wiedza oczywiście żadna tajemna i niedostępna, natomiast no nie jest też jakoś powszechnie stosowana czy przekazywana, a wydaje mi się, że warto o tym wiedzieć, zwłaszcza jeśli decydujemy się na wynajem prywatny, bo tak naprawdę pozbawiamy się na dłuższy czas możliwości korzystania ze swojego majątku przy jednoczesnym obowiązku jego utrzymywania, jeśli nie uzyskujemy opłat. Więc tutaj możliwość zamieszkania w swoim lokalu wskazuje chociażby to, że to prawo własności jest wyraźnie ograniczone kosztem prawa lokatora. I teraz, co jeśli nie ja chcę zamieszkać w swoim lokalu, ale chciałbym, żeby to były moje dzieci? Ponieważ no, mam lokal, fajnie by było, żeby moje dzieci z niego korzystały, bo na przykład wskutek zmiany planów życiowych chciałbym w nim mieszkać. Owszem, mogę zrobić coś takiego i mogę wypowiedzieć taką umowę, ale w wypowiedzeniu, przy zachowaniu terminów, o których mówiłem wcześniej, czyli albo 6 miesięcy, albo 3 lata, muszę wskazać już w wypowiedzeniu dane osób, które w tym lokalu mają zamieszkać. Czyli jeżeli mam 2 albo 3 synów i wskażę pierwszego, najstarszego, pierworodnego do tego, że będzie tam mieszkał, a w okresie wypowiedzenia zmienią się plany i ten najstarszy powie, że jednak mieszka gdzie indziej, ale ten młodszy chętnie by zamieszkał, to takie wypowiedzenie będzie bezskuteczne. Może być podważone, ponieważ nie wskazałem tej osoby, która ma tam zamieszkać. Więc chyba najbezpieczniej byłoby wskazać wszystkich synów, którzy zamierzają tam zamieszkać, niż ograniczać się do jednego. Wiem, że ten przypadek może się wydawać absurdalny, ale tak mówi ustawa, że pod rygorem nieważności w wypowiedzeniu wskazuje się osoby, które mają tam zamieszkać, a więc wstępnych, czy osoby, wobec których wynajmujący ma obowiązek alimentacyjny. Czyli znowu widzimy daleko idące ograniczenie prawa własności, a powodujące wręcz
po stronie właściciela obowiązek spowiadania się z tego, kto w jego lokalu będzie korzystał. A jaki rygor? Rygor jest taki, że jeżeli wypowiemy umowę na tej podstawie, o której mówiłem przed chwilą, a jednak nie zdecydujemy się na zamieszkanie w tym lokalu, albo nie zdecyduje się na to osoba, która miała w tym lokalu zamieszkać, to nasz były najemca będzie miał, uwaga, prawo dochodzenia w sądzie do przywrócenia mu najmu. Czyli będzie mógł domagać się ponownego zamieszkania w tym lokalu, pomimo tego, że umowa została rozwiązana, ale udowodni, że my w tym lokalu nie zamieszkaliśmy. Będzie miał takie prawo lub będzie mógł domagać się zapłaty odszkodowania, które stanowi różnica w opłatach, które płaci dzisiaj w stosunku do tych, jakie płacił u nas przez okres roku. Czyli jeżeli wynajmowaliśmy lokal na przykład za 2000 zł, a nasz najemca po upływie okresu opiecenia znalazł sobie lokal za 4000, to przez rok czasu będziemy zobowiązani płacić 2000 miesięcznie odszkodowania tylko dlatego, że wypowiedzieliśmy na tej podstawie, a nie spełniliśmy tych wymogów, ponieważ nie wprowadziliśmy się do lokalu, bądź nie wprowadził się tam nasz bliski. Brzmi absurdalnie? No to proszę posłuchać tego. Przepis, który, o którym mówię, przewidywał jeszcze jedną atrakcję dla właściciela oczywiście. Obowiązek zapłaty tak zwanej kary ustawowej w wysokości 15% wartości odtworzeniowej lokalu w sytuacji, w której nie wprowadziłby się do swojego lokalu. Ten przepis literalnie obowiązuje nadal, ale dobra wiadomość jest taka, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że jest on niezgodny z konstytucją, w związku z tym no, dzisiaj dochodzenie tego typu odszkodowania czy kary ustawowej jest mocno ograniczone, wręcz niemożliwe. Dlatego też tutaj to ryzyko nie jest realne. Ale jak słyszycie, wypowiedzenie z tego tytułu również szereg ograniczeń. Co więcej, ustawodawca jeszcze przewidział jedną furtkę tak zwaną, a więc przewidział możliwość rozwiązania umowy najmu przez sąd w drodze powództwa. Przepis mówi dokładnie tak, z innych ważnych przyczyn sąd może rozwiązać umowę najmu i nakazać wydanie lokalu właścicielowi. Nie precyzowano, czym są te inne ważne przyczyny. Tutaj orzecznictwo trochę przychodzi z pomocą, ale też nie do końca, ponieważ tutaj nie ma rozbudowanego orzecznictwa. Każdy sąd ocenia to w sposób indywidualny. Decydując się na tą drogę rozwiązania umowy, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że obciążać nas będzie konieczność wykazania tej ważnej przyczyny. Na przykład, co może być taką ważną przyczyną? Wydaje się, że na przykład bardzo duży wzrost kosztów utrzymania, którego nie byśmy w stanie przewidzieć w stosunku do uzyskiwanego czynszu, może być oceniany przez ten pryzmat. Może to być zmiana nadzwyczajna stosunków rodzinnych, których nie byśmy w stanie przewidzieć. Nie wiem, na przykład nagłe popadnięcie w biedę, czy problemy zdrowotne, czy życiowe, które również nie byśmy w stanie przewidzieć, a na przykład byśmy zmuszeni sprzedać dom, w którym mieszkaliśmy i wprowadzić się do mieszkania, które wynajmowaliśmy. Tytułem przykładu, to są rzeczy, które wymagają każdorazowo sprecyzowania. Jest w każdym bądź razie taki przepis mówiący o tym, że z innych ważnych przyczyn, ale to już sąd ocenia, sąd rozwiązuje. Nie jest to wypowiedzenie, tylko powództwo, wyrok, w którym sąd orzeka, że rozwiązuje stosunek prawny i nakazuje eksmisję. I jeszcze jedna ważna przyczyna, ważna wiadomość. Tutaj to, o czym powiedziałem, przysługuje właścicielowi, czyli to właściciel może pozwać lokatora o rozwiązanie stosunku prawnego i wydanie mu lokalu. Natomiast jeżeli mamy problem z lokatorem, który zachowuje się w sposób niewłaściwy, uciążliwy, utrudnia zamieszkiwanie, a właściciel mieszkania nic z tym nie robi, z różnych przyczyn nie chce wypowiedzieć tej umowy, bądź po prostu jej nie wypowiada, nie reaguje na to, to z kolei ustawa o ochronie praw lokatorów przewiduje możliwość złożenia powództwa przez każdego lokatora takiej klatki nieruchomości o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie eksmisji. Czyli jako sąsiedzi również nie jesteśmy pozbawieni tego instrumentu. To należy ocenić pozytywnie, ponieważ nie jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę właściciela, czy zdecyduje się on zakończyć stosunek prawny z uciążliwym lokatorem. Jeśli nic nie robi, możemy to zrobić jako sąsiedzi, możemy z takim powództwem wystąpić. Oczywiście z wszystkimi konsekwencjami, a więc wykazaniem przesłanek, złożeniem powództwa, postępowaniem dowodowym, udowodnieniem tego, że na czym polega ta uciążliwość, na uporczywości, na rażących zachowaniach tego lokatora. Ale możliwość taka istnieje. Co ważne, przysługuje każdemu
lokatorowi, nie wspólnocie, nie właścicielom, każdy lokator, a więc każdy, kto jest uprawniony do zamieszkiwania na podstawie stosunku prawnego, czy to będzie najem, czy użyczenie, czy własność tego lokalu, może z takim powództwem wystąpić, by chronić swoje prawa. To tyle w kwestii rozwiązania umowy najmu. Będzie to istotne z punktu widzenia kolejnego filmu, który niebawem przygotuję, a więc powództwa o nakazanie opróżnienia, opuszczenia i wydania lokalu. Dziś to tyle. Temat wydawał się dosyć prosty, ponieważ to jest tak naprawdę dwa przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, ale jak widzicie, wcale nie tak łatwe do zastosowania, jak się wydaje, ponieważ tych pułapek troszeczkę na nas czeka i warto się trochę przyłożyć i zwrócić na to uwagę. Mam nadzieję, że wiadomości, o których dzisiaj mówiłem, okażą się przydatne dla Was bądź dla Waszych znajomych. Zachęcam oczywiście nadal do subskrybowania kanału, do udostępniania, do polubiania filmów, do komentowania i wyrażania swoich opinii na ten temat, ewentualnie podrzucania tematów, które mogłyby być przedmiotem kolejnych filmów. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Do następnego razu.